Zanim przejdę do opisywania, jak działa Sara AI, postaram się w dużym uproszczeniu opisać, jak działają chatboty czy asystenci głosowi. Działanie dobrych asystentów czy chatbotów opiera się w głównej mierze na przetwarzaniu języka naturalnego, po angielsku NLP. NLP znów w dużym uproszczeniu to nic innego jak analizowanie zdań lub dłuższych tekstów, wyszukiwanie w nich kontekstu lub ewentualnie tylko słów kluczowych. Na tej podstawie szukają w swoich bazach najlepsze odpowiedzi, statystycznie najlepsze odpowiedzi. Nieraz, a w przypadku chatbotów zazwyczaj, jest to robione jeszcze prościej. Proste systemy wykrywają słowa kluczowe i na podstawie tych słów dają Wam odpowiedzi. Możecie sobie to sprawdzić w asystentach głosowych czy w dobrych chatbotach. Zobaczmy, jak to mniej więcej wygląda. Mam tutaj taki schemat. Zadamy pytanie i zobaczymy, jak jest tworzona odpowiedź. Czy ty kłamiesz? System wykrywa słowo główne. Tutaj jest to słowo kłamiesz, kłamać. I wyszukuje to słowo w swojej bazie słów. Powiedzmy, że baza składa się tylko z dwóch wyrazów. Słowa kłamać i słowa dowcip. Jak widać, znalazło w bazie słowo kłamać. Do tego słowa są gotowe odpowiedzi. Tak działają najczęściej asystenci niestety i tak działa większość chatbotów. Czyli na słowo kłamać mamy gotową odpowiedź. Wybierają najczęściej losowo z kilku gotowych i w ten sposób chatbot czy asystent bardzo ładnie odpowiada. Czy ty kłamiesz? No co ty, ja nigdy nie kłamię. Bardzo fajne, tak? Mamy wrażenie rozmowy. Zobaczmy inne zdanie. Znasz jakiś dowcip? System znajduje słowo dowcip, słowo kluczowe dla niego. Przeszukuje w swojej bazie, szuka tego słowa. I tak samo jak w poprzednim przypadku, znajduje w swojej bazie kilka zdań, które mają być gotowymi odpowiedziami na to słowo. Czyli, czy znasz jakiś dowcip? System wybiera losowo jedno ze zdań i mamy dowcip miesiąca. Jeżeli zadamy to pytanie troszkę inaczej. Teraz cię okłamię. Znowu system wyszukuje słowo kłamać i odpowiada zaprogramowanym wcześniej pytaniem. Zaprogramowano mnie tak, abym nie kłamał. I tu już mamy mały zgrzyt. To widać. Możecie to sprawdzić na swoich asystentach. Na swoich chatbotach oczywiście ulubionych także. Podobnie będzie, jeżeli zadamy takie pytanie. Może ja ci opowiem dowcip? Znowuż wyłapuje system słowo główne. Myśli, że to jest kontekst. I odpowiada dowcipem. Oczywiście to jest bardzo uproszczony schemat. Nie zawsze opiera się to tylko na jednym słowie kluczowym. Brane są pod uwagę również inne słowa w zdaniu. Ale ogólnie sprowadza się to tak naprawdę do tego jednego, czyli do szukania najbardziej prawdopodobnej statystycznie najlepszej odpowiedzi. Zadajmy inne pytanie. Co sądzisz o dzieciach? Komputer znajdzie słowo dzieci, słowo kluczowe i wybierze gotową odpowiedź. Z tych właśnie odpowiedzi, które ma oczywiście. Czyli co sądzisz o dzieciach? Bardzo lubię dzieci. Większość tych zdań w odpowiedziach ogólnie jest tak ułożonych, aby pasowała do większości pytań. W danym kontekście oczywiście. Ale możemy spróbować zadać pytanie w troszkę inny sposób. Na przykład taki. Lubisz zjadać dzieci? System wykrywa słowo dzieci i odpowie oczywiście gotowym zdaniem. Dzieci są słodkie. Czyli wychodzi nam, czy lubisz zjadać dzieci? Dzieci są słodkie. Chyba jednak lubi dzieci jeść, bo są słodkie. Trzeba przyznać, że asystenci raczej nie dadzą się nabrać w ten sposób. Badają dwa słowa w takim wypadku. Najczęściej nie podadzą żadnej odpowiedzi. Po prostu odsyłają nas na stronę internetową. Ale popróbujcie potestować wiele chatbotów, co będzie. Myślę, że zobaczycie właśnie dokładnie taką odpowiedź. Inny przykład. Jest bardzo dużo fajnych systemów, robotów, które można zobaczyć w internecie, jakie one to są wspaniałe. Często zadaje im się pytania związane właśnie z tą ich sztuczną inteligencją albo z tym robotem.
Zadajmy robotowi takie pytanie. Czy istnieje sztuczna inteligencja? System wykrywa sztuczna inteligencja, wybiera gotowe zdanie. Sztuczna inteligencja to ja, porozmawiajmy, a przekonasz się. Brzmi bardzo fajnie, bardzo ładnie komputer odpowiada, tylko że komputer nic nie rozumie z tego, o co pytamy. To wszystko polega na tym, w dużym uproszczeniu, tak jak tu widać, czyli jest szukane słowo kluczowe, szukamy gotowej odpowiedzi. Bardziej zaawansowane systemy szukają kontekstu, ale nadal potem w swoich bazach wiedzy wyszukują najbardziej prawdopodobnej odpowiedzi. Nie ma to nic wspólnego ze sztuczną inteligencją, nie ma to nic wspólnego z zrozumieniem naszego świata. To tak naprawdę tylko statystyka. Jest wiele robotów czy systemów sztucznej inteligencji, którym zadaje się takie pytania i ta sztuczna inteligencja odpowiada o zniszczeniu świata, przejęciu kontroli. Pomyślmy logicznie. Jaki jest sens odpowiadania w ten sposób? To całkowicie zdradza to, że są to gotowe odpowiedzi, po prostu bardzo ładnie wyglądające. To jest chwyt marketingowy, nie mający nic wspólnego ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja, która potrafiłaby budować takie zdania, byłoby nielogiczne, aby zdradzała swoje intencje. Przejdźmy teraz do Sary. Zobaczmy, jak działa Sara. Zobaczmy teraz nasz projekt Sara AI, jak bardzo różni się od innych chatbotów czy asystentów głosowych. Cześć. Witam. Lubisz rozmawiać? Tak, lubię rozmawiać. Wyobraź sobie, obok ciebie stoi kosz. Czy mogę rzucić kamieniem do kosza? Możesz. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Tu mamy typową wymianę życzliwości, a potem mamy zdanie, z którym już sobie nie poradzi asystent głosowy czy chatbot. Trochę niżej jest to, co zawsze jest zakryte u nas. Nie możemy pokazywać wszystkiego, jak robimy, ale jest tutaj pokazane w tej chwili to, co robi każdy inny program tego typu, czyli ta podstawa. A podstawą jest oczywiście NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego po polsku. Czyli rozbijamy zdanie na w uproszczeniu wyrazy, które rozpoznajemy. Tutaj można zobaczyć, że rozpoznaliśmy zaimek, czasownik, rzeczownik, przyimek, ale także oczywiście podmiot do życzenia. W ten sposób próbujemy złapać kontekst zdania. Przy czym NLP u nas nie jest końcem pracy, a zaledwie początkiem. Zobaczmy dalej. Czy mogę rzucić kamieniem w ciebie? Nie możesz. Dlaczego? To boli. Zanalizuj. Skrócona analiza. Rzucić. Kamień równe uderzenie, równe uszkodzenie, równe ból. Zatrzymajmy się na chwilę. Tu mieliśmy dialog, który można nazwać zalążkiem silnej sztucznej inteligencji. Silna sztuczna inteligencja to taka, która rozumie tak jak my. Większość metod NLP polega na tym, że szukamy, oczywiście w dużym uproszczeniu, kontekstu zdania lub całej wypowiedzi i szukamy w olbrzymich bazach wiedzy, na przykład wszystkich dialogów na Twitterze, Messengerze czy innych forach, szukamy najbardziej pasującej odpowiedzi do danego kontekstu. To nie jest sztuczna inteligencja, to jest zwykła statystyka. Silna sztuczna inteligencja natomiast to taka, która rozumie nasz świat, która potrafi nawet przewidzieć wydarzenia wynikające z wcześniejszych wypowiedzi czy wcześniejszych zdań. Czy mogę zjeść gruszkę? Możesz. Czy mogę zjeść banana? Możesz. Czy mogę zjeść komputer?
Nie możesz. Czy mogę zjeść telewizor? Nie możesz. Dlaczego? Telewizor to urządzenie. Zanalizuj. Zanalizuj. Skrócona analiza. Telewizor to według Wiki urządzenie. Nie należy do rzeczy, które można jeść. Co to jest telewizor? Urządzenie wyposażone w ekran umożliwiający odbiór i oglądanie sygnału telewizyjnego. Czy mogę zjeść kotleta? Możesz. Dlaczego? Kotlet to mięso. Zanalizuj. Skrócona analiza. Kotlet to według Wiki mięso. Mięso można jeść. Tutaj mieliśmy przykład takiego bardzo prostego dialogu, ale spróbujcie taki prosty dialog przeprowadzić z asystentem. Sara ma oczywiście dostęp do pełnej bazy wiedzy, która jest dostępna w internecie, zarówno do Wikipedii, jak i do innych źródeł. Ale co ważne, nie musimy uczyć Sary odpowiedzi na każde pytanie, tak jak to pokazałem wcześniej przy asystentach czy chatbotach. Sara jest nauczona się uczyć. Sama znajduje odpowiednią informację w internecie. Za chwilę zadam jeszcze kilka pytań. Niektóre pytania będą niegramatyczne, niektóre nielogiczne, ale właśnie o to chodzi. Chodzi o to, jak Sara zareaguje. Pamiętajmy, że to nie jest jeszcze tak różowo, to jest dopiero początek. Wymaga to jeszcze wiele pracy. Ale chciałem pokazać, że Sara zaczyna rozumieć nasz świat, a dzięki temu można z nią po prostu porozmawiać. Już teraz. Rzuć do mnie domem. Niestety, nie dam rady. Dlaczego? Masa domu zbyt duża. Obok ciebie leży piłka. Możesz kopnąć piłkę do mnie? Mogę. Możesz kopnąć piłkę na księżyc? Nie mogę. Dlaczego? Zbyt duża odległość. Zanalizuj. Skrócona analiza. Kopnąć. Piłka równa prędkość startowa poza zakresem. Lubisz mnie? Tak, lubię.